Dziękuję bardzo. Spotykamy się tutaj dzisiaj w Koszalinie z okazji bardzo miłej okoliczności, a mianowicie pokazujemy, w jaki sposób wypełniać białe plamy komunikacyjne w obszarze szybkiego internetu, dostępu do szybkiego internetu. Staramy się podnosić możliwości rozwojowe we wszystkich gminach i zakątkach, również zapomnianych do tej pory zakątkach naszej pięknej ojczyzny. To jest jeden z najważniejszych programów polskiego rządu, a na pewno najważniejszym programem Ministerstwa Cyfryzacji, dlatego że on zmienia oblicze nie tylko polskiej szkoły, ale w ogóle zmienia oblicze kraju i daje taką perspektywę na lepszą edukację, na lepiej wykształconych młodych Polaków i daje też w sumie razem z inwestycjami w telekomunikację perspektywę dla lepszego rozwoju małych miejscowości polskich małych ojczyzn. Dzięki działaniom Grupy Ministerstwa Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ciągu dwóch ostatnich lat udało nam się rozdysponować ponad 4 miliardy złotych, które zostały przeznaczone na pokrycie prawie 2 milionów gospodarstw domowych, które nie mają dzisiaj dostępu do szerokopasmowego internetu i 11,5 tysiąca szkół. Widać już pierwsze efekty naszych działań. Do szybkiego internetu podpiętych zostało 4600 szkół w miejscach, w których wcześniej tego internetu nie było. Te działania, te podpięcie szkół do internetu nie byłoby możliwe, gdyby nie inwestycja Centrum Projektów Polska Cyfrowa.